Siemane Nero. Zaczynamy akcję Obornik. Jadę podpinać rozrzutnik. Naładuję go od razu, postawię z przodu. Wyciągnę drugi swój. Najpierw będę musiał koło podpompować, bo widziałem, że tam mało powietrza. Naładuję, postawię z przodu, podepnę dwa traktory i będzie gotowy do wyjazdu. Przyjedzie kolega, siądziemy na dwa traktory, pojedziemy. A jego brat będzie jechał case'em z turem i będzie nam ładował już tam na polu. Tak więc akcja zapowiada się grubo. No heja, mam już pierwszy załadowany. Stawiam go na podwórku, podpinam ten drugi, też ładuję i zaraz wyjeżdżamy. Dobra, ruszamy. Wziąłem na wszelki wypadek łyżkę, jakby coś nie szło. Będziemy zmieniać traktory. Tam case'em poszedł z przodu. No i tak się zaczęły, kurcze, wywalanie, że rozpierdzieliło wałek i śród poleciał prosto, kurcze, w szybę przednią. I nieszczęście gotowe. Ciekawe teraz, czy autokasko mi to uzna. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. Rozwaliło wałek na krzyżaku i ta główka poleciała tutaj prosto na pierwszym rozrzutniku. Ja rozwaliłem jeden Belarusem. I dupa strupa. Brat pojechał po dwa wałki, żeby były. Zaraz będziemy walić dalej. A, dobry operator. Ja pierdzielę, nic robota nie idzie. Drugi rozrzutnik tam chłopaki ładują u siebie, u mnie na drugim wywaliło taką łapę, co przesuwa posuw na tym kole zębatym. Oberwała się normalnie, jadę do domu teraz pod spawarkę to obspawać, wrócę zaraz do nich. Mam nadzieję, że u nich będzie przynajmniej wszystko dobrze szło. Kurde, wałek tam rozpierdzieliło przy zetorze i przez tylną szybę, bo była otwarta, walnęło w pająka, zresztą widzieliście. Tak więc powiem wam, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji dzisiaj. Najgorzej tej przedniej szyby, szkoda. No już nie mówię o wałku. Ojej. Nie wiem, ja tutaj gdzieś z półtorej godziny będę z powrotem, jadę obspawać z ojcem i będziemy próbować dalej to walczyć z tym. To już powinno być skończona robota, to dopiero trzeci rozrzutnik dopiero rozcześniał.
Ja już wyjeżdżam. Pospawane. Jak ojciec pospawa, to nie ma chuja we wsi. Już to nie pójdzie. Ale w innym miejscu może. Ładnie, co? A miał być taki piękny dzień. Tego się nie da opowiedzieć. Przyczyny wypadku to prawdopodobnie śruby były złe albo podwozie też było złe. Nie idzie turem. Strzeli mina i zabije. Trzeba uruchomić plan B. Musimy odciążyć trochę przód. Jest jeszcze opcja, że założyć tutaj belkę i podnośnikiem może by się wyprostowało. Nie wiem, czy tutaj taki mocny podnośnik. I podstawi się pieniek pod kółko i już jest połowa sukcesu. Podjedź. Dobra. Na dół. Na dół. Zamykaj. Wszystko wypadło, zlasowane. Nic to nie da! Plan jest taki, że belką będziemy podnosić i turem jednocześnie, tak żeby go przeprostować. Mamy śruby dłuższe takie, żeby tam założyć, żeby stąd zjechać w ogóle i wytrząsnąć to na polu, na kupę. Jak pan skomentuje ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności? Jak do tego doszło, nie wiem. Akcja przeprowadzona sprawnie i szybko. Działamy dalej. Nie wiem, czy to będzie się trzymało. Nie wiem, co mnie dzisiaj jeszcze spotka. Ale ten dzień
sobie w kalendarzu zapiszę. No jadę, kurwa. To mój drugi rozrzutnik dzisiaj, ale nie poddaję się. Walczę do końca. Roztrząsnę go jeszcze. Chyba. Potrząsie, no. Ale jaja, ale skurczy się. Szyba pęknięta, rozrzutnik rozwalony, bałek, dwa bałki rozwalone. Bardzo kupione nowe. Tam zostało jeszcze trzy rozrzutniki raptem, resztę będę musiał z domu wozić. A tu jeszcze jest z 10. Już dzisiaj podszlita, nie będę podpinał, którą mamy godzinę. 16. Dokończymy to, jutro przyjadę na spokojnie z podszlita. Ale dzisiaj piwko to będzie spakować. Jak rzadko kiedy. Akurat zabierzemy to na raz. Ja jeden, on jeden. I będzie po robocie. Jeszcze! Kurwa. Ja pustych przelotów nie robię. Koleżka zjeżdża, mi ładuje ostatni rozrzutnik i kończymy.
Jak widzicie, emocji dzisiaj nie brakowało. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.